Jesteśmy na stadionie Częstochowskiej Skry z, z wiceprezesem Piotrem Wierzbickim. Porozmawiamy o tym, co słychać w drużynie z ulicy Loretańskiej. No i ten najbardziej palący temat, dość niespodziewane z naszej dziennikarskiej strony odejście trenera Jakuba Dziuki, który nie jest już trenerem Skry Częstochowa. Wykręcił tutaj świetny wynik, ale jednak wybrał funkcję drugiego trenera w gks Katowice. Jest zaskoczenie, jest smutek, że trener nie dokończy tego dzieła na wiosnę? Witam przede wszystkim wszystkich słuchaczy i czytelników Radia Radiafon. Czy jest, no wrócę do tego, że, że hmm, oczywiście jest nam przykro, bo, bo pozycja, czy też pozycja w tabeli, czy, te, czy miejsce, w jakim się obecnie znajdujemy, jest bardzo fajne, wysokie i, i zmiana akurat dowódcy. Tej drużyny no nie jest komfortowa i to, i to każdy o tym wie i sobie zdaje z tego sprawę, ale no, życie trenerskie czy też klubowe jest takie, że no, każdy trener pracuje jak najlepiej, wykonuje swoją pracę po to, żeby pracować w jeszcze lepszym klubie. A niewątpliwie no, KS Katowice odskryje z lepszym klubem, pewnie lepiej zorganizowanym, a na pewno wyżej stojącym w hierarchii sportowej, więc jest to awans Kuby, któremu. No tutaj już mogę podziękować za, za pracę, będziemy się widzieć jeszcze dzisiaj, Kuba przyjeżdża się spotkać z drużyną przed treningiem, pożegnać, no i tyle, będziemy mu kibicować. Kto może zastąpić trenera, bo na pewno są już jakieś typy, pewnie CV też już do klubu spływają. Tak, jest, jest szereg, szereg propozycji od, od szkoleniowców, część znanych, część, część na dorobku, którzy... którzy mają jakąś wizję prowadzenia tego zespołu dalej. Problem w tym, że ja, jak i cały zarząd, prezes Artur czy też Tomasz zastanawiamy się, jaką drogę obrać. Wczoraj długo nad tym dyskutowaliśmy, aczkolwiek czekaliśmy jeszcze na, na wieści Kuby, który wieczorem rozmawiał w Katowicach. Rano nam potwierdził, że będzie dziś prowadził trening już na Gieksie, więc my wczoraj wybieraliśmy różne warianty. Natomiast dziś będziemy. O tych wariantach, po przemyśleniach nocnych, rozmawiać i ustalać, jaką drogę chcemy obrać do klubu. Czy drogę kontynuowania pracy Kuby i dobrania osoby na stanowisko trenera z podobną wizją gry, czy też być może nowego trenera, który sam przedstawi wizję i, i, i drogę do tego naszego, że tak powiem, upragnionego awansu, cudzież wygrania ligi.